Cześć, witam was w następnym odcinku na moim kanale. Nie było, wiem, że nie było parę dni, tam 6 tydzień filmów nie było, ale albo nie było pogody, ale w ogóle nie było o czym nagrywać, bo za dużo też się w ogródku nie pozmieniało. Ale tu możecie pierwsze co sobie zobaczyć, widzicie, z przodu ma, z tyłu ma 24, z przodu 20 koło. To nie jest Wigry, tylko to jest ten jubilat czy jakoś tak, nie wiem, nie pamiętam, nie miał napisu. Możecie sobie wejść na Facebook Ogród Nikodema, polubić zdjęcie. No, jakieś tam zrobiłem. No i tak, przyjdźmy do ogródka, no nie wiem, robię odcinek, żeby nie wiem, pokazać wam co się zmieniło, coś takiego, coś podobnego, jak to, oj, fokus, może trochę się zmieniło, tam nie za wiele, mogę wam pokazać pierwsze co, znikła podwyższona grządka, rozebrałem ją, ponieważ i tak już była rozpychana przez siłę i tam się deski powyginały i była za mała, jak już będę chciał, to co najmniej metr długości i z pół metra szerokości, jak już, no. No, tu możecie zacząć deski z tych rozbiórek wszystkich tutaj do wywalenia. No i rozebrałem je i myślę, że jeszcze je wykorzystam, nie wiem do czego. Bo tu mam dłuższe, krótsze i może jeszcze coś mi się uda z tego zrobić. No i cóż. Słoneczniki tam. No nie wiem o czym po prostu wam powiedzieć, taki krótki odcinek. Słoneczniki takie sobie są. Fasola ta, no, nie wiem, może je usunę, może nie. O, coś tu skrzypi. Skala ryby, jestem zadowolony. Łącznik atakuje. To łączniak, łącznik chyba. Ale zobaczcie, jak ładno. Główka większa od mojej ręki, zobaczcie sobie. No, po prostu duża jest. To jest trochę mniejsza, a to jest jeszcze mniejsza. Ale po prostu ładnie nawet rośnie. Fasolki, nasze fasolki papryki poszły trochę w górę i zrobiły te pędy kwiatowe, nie wiem jak to powiedzieć. Kwiaty już powoli zaczynają puszczać. Siatki jeszcze ogrodzenia nie robię. Znaczy nie robię, robię, ale mi się nie śpieszy. Pomidory są codziennie praktycznie zbierane w dużych ilościach. Nawet dużych, o zobaczcie. Tak to mniej więcej wygląda. Pomidor ma ten koktajlowy koralik. Jak widzicie, tutaj mamy też już właśnie niedługo kilka do zbierania. Tego sobie jeszcze czekam, aż dojrzeje to, mu ten to, bo jeszcze, bo ja nie lubię pomidorów, tak średnio przepadam. Ale ten jest taki duży, że po prostu zostawiłem go i tak już parę dni, żeby dojrzał dobrze. Żebym sobie po prostu chciał go zjeść normalnie, posmakować, jak to smakuje taki duży. Tu mamy dwa w jeden się połączył. Fasola tu już jest powoli przerośnięta, tej nie wiem, czy ją sprzedam, czy pozbyć się jej, czy co. Tu nic nie ma. Nie ma po prostu o czym gadać już. Może bym na pewno nie ustał czasami. O, arbuza wam pokażę. Tutaj macie arbuzika. Już malutki aż taki nie jest. Zobaczcie, moja ręka normalnie. Patrzcie. O, z kilogram waży już na pewno. Chwila, muszę jakoś złapać. O. No, jest klocuch, nawet z 2 kilo. Nie ma, z kilogram albo pół. Po prostu to jest bydle. Daj mu czosnek i cebulę na oko, żeby odstraszać jakieś szkodniki. Myślę, że to jakoś się uda. Mam jednego chyba z dwóch krzaków arbuzika, ale widzę, że tu mi już coś kopało. Nie jestem z tego zadowolony. O, tu muszę arbuza do góry prowadzić, o, żeby sobie tam na siatkę wszedł jakoś. No już o porządki zrobił, tu mam doniczki, przepraszam wszystkich za ten bałagan. Tu mamy resztki cebul, będę niedługo też sprzedawał trochę marchwi. No cynie, ładnie nawet kwitnie. Po prostu teraz jestem mniej w ogródku. Po prostu nie ma co robić. Niby rośnie tutaj trawa, tu trochę chwastów, ale mi to nie przeszkadza. Jak będzie za dużo, to wypielę i tyle. I będę miał spokój. Nie mają wody, to aż tak szybko nie rosną. Tutaj macie mój. O, tu się czosnek suszy. Nornice tu mam wszędzie. Tak to wygląda. Tu niech się wietrzy, bo gorąco jest. Na razie nic nie planuję kupić żadnego sprzętu, po prostu niech zostanie tak jak jest. Szkoda pieniędzy na razie marnować. O, kukurydza, kolbę sobie robi, malutka. Malutki, ale już zobaczcie. Bez nawozów takie małe są. No i cóż, od ostatniego odcinka się zmieniło to, że przekopałem tutaj. O, chwila. Przekopałem po prostu tutaj to wszystko tu. Oczywiście omijając ogórki. Tu przekopałem, tu ominąłem, tak, zrobiłem raz i tu raz. No, ale już niedługo będę mógł, co nie wiem, gdzieś tydzień, dwa i będę mógł sobie normalnie powiększać ogródek.
O, zobaczcie, jakieś 2 metry ma. No aż taki wysoki nie jest, ale wyższy ode mnie jest. Znaczy na chwilę obecną. Wiecie, o co chodzi. Jeszcze trzeba urosnąć trochę. O, ten coś smutny jest, słonecznik, zobaczcie. No po prostu nie ma o czym opowiadać, taki krótki film, znaczy krótki 5 minut, bo tutaj gadam. Po prostu będę dalej jakoś prowadził akcję tej powiększenia ogródka, ale jest gorąco, w ogóle jeszcze chcę się nacieszyć ostatnimi tygodniami wakacji. No. Więc jeszcze to zdążymy zrobić, mamy czas, jeszcze sierpień, 11 chyba, chwila sprawdzę specjalnie dla was. Tak, jest 11 sierpień, no i wiecie, już do września długo nie zostało, ale zdążymy, przecież mamy jeszcze wszystko, październik, listopad, może w listopadzie nie, ale może październik, nie wiem, może listopad też, zobaczymy jak będą z warunkami, żeby to, mamy po prostu czas, żeby to wszystko powiększyć, przekopać, jeszcze na wiosnę nawieźć, takie tam, no i tak to wygląda. Liczcie, możecie liczyć w komentarzach, oj, ustałem napęd. Liczcie w komentarzach, słyszycie? Liczcie w komentarzach, czy uprawa arbuzika z nasiona się uda. Chyba w maju go chciałem, możecie sobie obejrzeć film, pojawi się wam teraz film na ekranie. Możesz sobie kliknąć tutaj i zobaczyć po prostu mojego arbuzika, jak chciałem te arbuziki. Po prostu fajnie jest wyhodować swojego arbuza, te kolory i wszystko. No i cóż, myślmy, że po prostu mi się uda, jakiś nawet, żeby był nawet dobry. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.